Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj doskonale Państwo wiecie, że mamy piękne, fantastyczne święto w kalendarzu. Myślę, że jedno z milszych w ciągu całego roku, mianowicie Dzień Mamy. Jest to niezwykłe święto, pełne fantastycznych emocji, życzliwości. I dzisiaj w Centrum Kultury i Sportu będziemy chcieli wszystkie mamy ugościć, uhonorować tym pięknym koncertem. Zapraszam na scenę Panią Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Sylwię Suchecką, która przywita Państwa dzisiaj właśnie w tym szczególnym święcie. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkie mamy i nie tylko w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Ogromnie się cieszę, że jest nas tak dużo, że jest tak dużo wspaniałych, uśmiechniętych mam. Przed nami bardzo wzruszający koncert, gdzie wystąpią w zasadzie wszyscy podopieczni Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Wystąpią podopieczni studia wokalnego Kasi Kornacz, wystąpią instrumentaliści pana Mariusza Oleksa, wystąpi chór Jesienne Róże. To wszystko przed nami, drodzy Państwo. Oczywiście prowadzenie dzisiejszego koncertu nasza niezawodna Aleksandra Werys. Poproszę o brawa. Kasiu, mogę Cię zaprosić na chwilkę, tak? Jesteś przedstawicielem naszych podopiecznych. Wielkie brawa. Ja myślę, że jestem przekonana, że naprawdę jeszcze przyjdzie czas i będziemy gromkimi brawami tutaj oklaskiwać wszystkich występujących, ale tak jak powiedziałam, przed nami wspaniały koncert. Ja nie przedłużając, chciałam życzyć wszystkim mamom zdrowia, szczęścia i miłości. Uśmiechu na waszych cudownych twarzach. I abyście nosiły, drogie mamy, w sercu dumę z tego, jak wspaniałymi rodzicami, mamami jesteście. A pozwolicie, że na koniec jeszcze przeczytam taki wspaniały cytat naszego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest tylko jedna miłość, która nie liczy na wzajemność. Nie szczędzi ofiar. Płacze, a przebacza. Odepchnięta wraca. To miłość macierzyńska. Wszystkiego dobrego.
Pawlik otworzył dzisiaj koncert. Jak się śpiewało jako pierwszy? Dobrze, ale myślę, że nie może. Było fantastycznie, tak, drodzy Państwo. I Pani Kasia Kołodan, oczywiście, akompaniamy. Wspaniale, bardzo serdecznie gratulujemy tego występu otwierającego. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, no trudno jest otwierać koncert. Rzeczywiście ta rola dzisiaj przypadła Adamowi Pawlikowi i myślę, że świetnie sobie z nią poradził. Teraz, Szanowni Państwo, pora na dziewczęta. Dziewczęta, które w studiu wokalnym u Katarzyny Korna śpiewają już bardzo długo, sami za chwilę Państwo ocenicie, że są to już właściwie zawodowcy i profesjonalistki. Zapraszam na scenę Amelię Gajdę jako pierwszą, która wykona utwór Nie żałuję. Po niej zaprezentuje się Gabrysia Paszek w utworze Like My Father. Gorące brawa dla Amelii.
Michała Aleksego. Takich mamy zdolnych młodych muzyków, drodzy Państwo. Teraz, żeby troszeczkę może przełamać temat muzyczny, Izabela Bielawska zaprezentuje dla Państwa wiersz. Wiecie Państwo, że Święto Mamy jest inspiracją zarówno do wspaniałych utworów muzycznych, ale również do pisania wierszy. Wierszy dla mam, szanowni Państwo, powstało w historii literatury chyba miliony. Kto by to zliczył, mama zawsze była niezwykle wdzięcznym tematem do tego, żeby ją opisywać i wyznawać swoje uczucia właśnie poprzez poezję. A ten wiersz, drodzy Państwo, jest wyjątkowy, dlatego że napisała go Oliwia Dziura. Oliwia Dziura dzisiaj dla Państwa również zaśpiewa i powie jeszcze jeden na samym końcu swój wiersz. Ten wiersz, który teraz recytuje Izabela Bielawska, jest właśnie autorstwa Oliwii Dziury, więc nasze zdolne dziewczyny nie tylko śpiewają, ale piszą i recytują wspaniałe wiersze. Zapraszam bardzo serdecznie Izabelę Bielawską. Proszę o wielkie brawa. Łza z oka mnie uleciała. Kiedy pierwszą jej rękę dostałam, ty się śmiałaś, bo widziałaś, jak bardzo się tym przejmowałam i nie pozwoliłaś, bym się załamała. Kiedy pierwszy raz swoich sił w kuchni próbowałam, ty z dumą się na mnie wpatrywałaś i choć mi nie wyszło, i tak mnie zachwalałaś. A dzisiaj jestem już duża i to tylko wspomnienia. Ale twoja matczyna troska nigdy nie przemknęła. Bo dzisiaj, gdy do ciebie przybiegam, ty nadal zrobiłabyś wszystko, bylebym tylko się uśmiechnęła. Bardzo dziękujemy. Izabela Bielawska recytowała wiersze autorstwa Oliwii Dziury, oczywiście akompaniament pani Katarzyna Kornaś. Szanowni Państwo, teraz przed nami blok wokalny. Cztery młodziutkie, wspaniałe wokalistki zaprezentują się przed Państwem kolejno. Oliwia Gardeła-Krawiec w utworze Kocham Mamę, Marysia Lewinowska w utworze Gwiazda Filmowa, Weronika Wierzbicka w piosence Drodzy Rodzice oraz Juna Kuzmenko piosence Pisnia dla mamy. Bardzo proszę o gorące brawa dla wszystkich. Dziękuję.